Panie premierze, oddaję panu głos, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja już tak bardzo krótko. Pani przewodnicząca, niedziela poszła, ale martwiła się o inflację. Tak, dobrze. Martwiła się o inflację, więc daj Boże, żebyśmy dyskutowali o inflacji rzędu 0,25%. To w ogóle jest niezauważalne. Tak samo zresztą, nie przymierzając się dotyczącej skali, to pani przedstawicielka UPEMI też mówi, że to przez to będzie import konkurencyjny do eksportu. No jeśli przez, nie wiem, na zboże popatrzmy, prawda? Oczywiście są inne przyczyny zupełnie, ale jeśli ta opłata 2,50 od tysiąca, tak, od tony, 2,50 od tony zboża, jeśli to miałoby być motywacją importu, gdzie no, koszty transportu są 100 zł od tony, no to na pewno nie będzie to. To w ogóle my mówimy o różnych skalach pieniędzy. Ja trochę mieć. Przepraszam, że tak powiem, ale no niepokoi, śmieszy mnie, czy irytuje, jeśli ktoś porównuje 0,25% do jakichś, że to import zniesie, że tu upadniemy i tak dalej. Więc trzeba mieć do tego stosowne proporcje, zachowajmy proporcje. A proporcje są takie, że w kosztach rzeczywiście 0,25%, ale w stratach, zresztą tak jak pan mówił, te 200 tysięcy przywoływane w rolnictwie, to jest jeszcze gorzej niż w płacach. Bo w płacach to zwykle jest czysty dochód, nie ma kosztów. A w rolnictwie to czasami jest tak, że te 200 tysięcy to wcale nie jest dochód 200, tylko dochód z tego jest 30-40, a jeszcze w tym są ogromne koszty, które rolnik poniósł. To jest dużo większe niebezpieczeństwo w porównaniu z płacami. A w płacach jest fundusz płac gwarantowanych, prawda, jest zakład upada, wchodzimy, wypłata jest, prawda, pierwszej kolejności pracownicze uprawnienia przy upadłości i tak dalej. Więc to jest ten element. Więc przymierzajmy do tego odpowiednią skalę i proporcje w tej dyskusji. To jest niezwykle ważne i to, co pan przewodniczący Sachajko mówił, rzeczywiście, no można wprowadzić obowiązek obowiązkowego ubezpieczenia, powiedzmy, odpowiedzialności cywilnej. Tylko mówiłem już, że to będzie droższe, bo to będzie firma reasekuracyjna, bo to, bo tamto. Tu jest trochę na zasadzie wzajemności, więc z małymi kosztami. Oczywiście te koszty 2,5% dla administracji, dla KOWR-u. No jedni mówią za dużo, inni za mało, trzeci mówią, że no to fachowców nie zatrudnimy, nie będą przygotowani ludzie. Oczywiście pani poseł Niedziela mówiła, że to może oddzielna instytucja. No, nie budujmy oddzielnych instytucji, bo to nie ma potrzeby, bo wtedy koszty będą jeszcze wyższe. Ale to jest do dyskusji, do przymiarki. Ja oczywiście ufam, że to nie są pracownicy KOWR-u aktualni, tylko też muszą być fachowcy, którzy będą potrafili egzekwować należności później. Pamiętajmy, że te wierzytelności mają przejść na rzecz KOWR-u ze strony rolników, jeśli rolnicy otrzymają tą rekompensatę. No i tutaj pojawiło się wiele, powtarzało się już to, co zaczął pan Gołębiewski, to powtarzało się później propozycja dofinansowania w trakcie, prawda? To jest niezwykle istotne. Tak jak mówiłem, już to sprawdzimy. Zgodnie z przepisami europejskimi fundusz działający na zasadach wzajemności można zasilić na początku, później powinien się utrzymywać sam. Sprawdzimy, czy da się to uruchomić, jak to wpisać, notyfikować, bo też żeby to nie była pomoc publiczna. Musimy na to patrzeć, że żyjemy na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Jeśli się da to zrobić, wpiszemy to do ustawy, nie ma żadnych wątpliwości. Takie bieżące, awaryjne zasilenie budżetu, jeśli by w którymś roku składki zabrakło. Może to są, bo tak generalnie 70% mamy możliwości dofinansowania w ramach tych funduszy wzajemnościowych. Więc to już by było rozwiązanie, bo jeśli by 70% na przykład z funduszy europejskich wrzucił do tych składek, to mamy przemnożony fundusz, tak? Nie mamy 150 milionów, tylko już mamy 500 milionów, więc to bezpieczeństwo jest, robi się już duże. Także to będziemy to robili. Natomiast jeśli chodzi o pomysł, no, pan Anders powiedział, 14 dni KOWR niech płaci. No, chciałbym, tak, ale to musielibyśmy tą składkę jednak trochę powiększyć.
Tak, no sygnał tak, ale ja myślę, że jednak no te 2 miesiące co do sygnału, no to musi też być proporcja, bo ja wiem, że te 14 dni chciałoby się, ale jednak no, to byłoby zbyt rozproszone działanie i zbyt masowe i mogłyby umknąć prawdziwe problemy, więc aż tak radykalny był. Tak, ale tu dwa miesiące. Ale nie przekrzykujmy się, teraz mówi pan premier, później. W ustawie mamy 2 miesiące, więc jest to jakieś tam proporcje w tym zachowane. No i właściwie to chyba tyle, bo pozostałe to były te tematy się powtarzały, dotyczące po pierwsze zasilenia w trakcie funkcjonowania i to wyjaśniłem. No i po drugie tam, czy KOWR poradzi sobie, czy składka za duża, czy za mała, to oczywiście jest kwestia dyskusji. Rzadko się zdarza, żebyśmy otwierali trzecią turę pytań.